Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z badań operacyjnych chciałam Wam pokazać, jak metodą macierzową można wykonać próbę optymalizacji zadania z wykorzystaniem metody Simplex, ale macierzową. Musimy na początek zauważyć, że jeżeli mamy funkcję celu, która dąży do maksymalizacji i mamy dwie zmienne decyzyjne, na przykład wielkość produkcji jednego dobra i drugiego dobra, i te liczby 30 i 50 przyjmiemy, że to są na przykład zyski jednostkowe dotyczące produkcji jednego czy drugiego dobra, czy też przychody całkowite, przychody jednostkowe z produkcji jednego asortymentu pierwszego rodzaju i przychody jednostkowe z produkcji i sprzedaży drugiego, może po prostu ze sprzedaży po prostu drugiego asortymentu i mamy trzy ograniczenia, które mogą na przykład wynikać z produkcji tych dwóch asortymentów, to czy ilość pracowników może być ograniczeniem, czy jakiś zakład produkcyjny nie może przekroczyć pewnego zakresu jakiegoś surowca, czy też to może być każde inne ograniczenie, ale o charakterze mniejszości, czego nie możemy przekroczyć. Tutaj treści zadania, konkretnego zadania nie wskazuję, bo na odcinku filmie na pewno możecie znaleźć u mnie sposób zapisu z treści zadania jakiegoś takiego zapisu matematycznego, jak to otrzymać. A na tym filmie chciałam się skupić głównie na zapisie macierzowym takiego programu. I co chciałam Wam pokazać, to to, że ta postać jest nazwana standardowo, a ta postać już jest nazwana kanoniczną. Dlaczego kanoniczną? Bo ograniczenia mamy zapisane w postaci równości. Jeżeli tu jest znak mniejsze, 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 to oznacza, że do trzech ograniczeń będą dopisane łącznie trzy zmienne, dlatego żeby na przykład pierwsze ograniczenie, które posiada tylko pierwszą i drugą zmienną, lewa strona tego ograniczenia wyrównała się z prawą stroną tego ograniczenia. A więc trzeba dopisać plus x3, czyli jakąś wartość, bo wiemy, że lewa strona musi być mniejsza od prawej. A więc, żeby lewa strona równała się prawej, muszę do lewej strony dodać pewną zmienną x3, czyli kolejną w numeracji zmienną, która posiada jakąś tam wartość, ale faktycznie ona nic nam do na przykład funkcji celu nie wnosi, bo jej współczynnik funkcji celu wynosi 0. Czyli faktycznie byśmy mogli napisać dodatkowo tutaj w tym zapisie funkcji celu plus 0x3. Tak samo w drugim i trzecim ograniczeniu trzeba dodać do lewej strony każdego z tych dwóch ograniczeń dodatkową zmienną x decyzyjną, a że wykorzystaliśmy zmienną x3 jako zapis, to dodajemy x4 i x5 odpowiednio. Wówczas lewa strona i trzeciego i drugiego ograniczenia wyrównuje się z prawą stroną tych dwóch ograniczeń. Oczywiście przyjmujemy założenie, że wszystkie zmienne decyzyjne, które wykorzystujemy w badaniu, każda ze zmiennych przyjmuje wartość niezerową i każda ze zmiennych sztucznych dopisanych po prostu do tego badania posiada wartość współczynnika funkcji celu, wartość zerową. Dlatego w niektórych programach obliczeniowych ona jest tak w tym zapisie postaci kanonicznej i zarazem tutaj też bazowej pomijana ta wartość, bo nic nie wnosi, czy do maksymalizacji, czy do minimalizacji. Teraz tak, pierwsza tablica simpleksowa wygląda w sposób następujący. Tutaj musimy wymienić w tym polu wszystkie zmienne, które są zapisane w postaci kanonicznej i bazowej. Tu u góry wypisujemy CJ, czyli współczynniki funkcji celu tych zmiennych, które są tutaj poniżej zapisane. Teraz tak, co tutaj wpisujemy w środku poniżej tych trzech, czy tam poniżej tych zmiennych decyzyjnych, które się pojawiają w postaci kanonicznej bazowej? No, wpisujemy nasze ograniczenia. Ale teraz pytanie, o co chodzi z tymi polami żółtymi? Ano to, że jeżeli zmienna x3 ona występuje w pierwszym ograniczeniu, to tu przyjmuje wartość 1, bo faktycznie jak dodaję x3, to tak jakbym dodawała plus 1 razy x3, czyli tutaj wpisujemy tylko współczynniki, liczby, jakie się pojawiają przy poszczególnych zmiennych w kolejnych trzech ograniczeniach. Tu są liczby przy pierwszym ograniczeniu, tu przy drugim i przy trzecim.
Te zera, które tutaj mamy zapisane, są to wartości zmiennej x3 zarówno w drugim, jak i w trzecim ograniczeniu. Jak tutaj w takim zapisie, jak mamy tutaj, zmienna x3 nie występuje ani w drugim, ani w trzecim ograniczeniu. Czyli to tak jak z punktu widzenia matematycznego bym dopisała plus 0x3 do drugiego ograniczenia i plus 0x3 do trzeciego ograniczenia. Tak samo się rzecz ma do czwartej i piątej zmiennej. Jeżeli piąta zmienna występuje tylko w trzecim ograniczeniu, to tak jakbyśmy sztucznie dopisali plus 0x5 do pierwszego i zarówno do drugiego ograniczenia. Dlatego współczynniki tej zmiennej piątej, które się pojawiają w drugim i w pierwszym ograniczeniu, wpisujemy 0. A więc mamy zapisane te wartości, które są tutaj w środku tablicy. Po prawej stronie w pozycji BI albo B, zależy jak macie to zapisywane na uczelni, zapisujemy wyrazy brzegowe, czyli faktycznie te strony prawe, które się pojawiają w ograniczeniach. W pierwszej tablicy simplexowej po prostu je wpisujemy, nic nie robimy. Tutaj dodatkowo trzeba wpisać trzy zmienne bazowe. Dlaczego trzy? Bo jeżeli uważam, że mam trzy ograniczenia, to będę miała, czy miał trzy zmienne bazowe. Które to zmienne bazowe będą? W pierwszej tablicy simplexowej są to właśnie te trzy zmienne bazowe, dosłownie te, które mają zapis zero-jedynkowy. I tak, jeżeli zmienna x3 posiada zapis 0,1, czyli składa się z samych zer w tych ograniczeniach, a jedynka wypada w pierwszym wierszu, to zmienna x3 będzie miała pozycję pierwszej zmiennej bazowej, bo tu wypadała ta jedynka dla pierwszego wiersza. Jeżeli teraz zmienna x4 posiada również zapis tylko 0-jedynkowy, a ta jedyna jedynka wypada w drugim wierszu, to będzie ona drugą zmienną bazową. A x5 posiada również zapis 0-jedynkowy i w tym momencie ta jedynka wypada dla trzeciego wiersza, to w tym miejscu wpisujemy x5 jako trzecią zmienną bazową. Współczynniki CB to są współczynniki zmiennych bazowych. Te liczby to są dosłownie przepisane współczynniki z góry tych zmiennych, które weszły do bazy. A więc x3 miało współczynnik 0, x4 miał współczynnik 0, a x5 też 0. Dlatego tutaj te współczynniki tak zapisujemy. Jakiekolwiek pierwsze obliczenia macierzowe biorą się z tego, że trzeba zobaczyć, jak to jest sformułowane. Tutaj macie podgląd tego zapisu macierzowego. Robimy tak, ZJ zaznaczam, jeżeli tu nic nie macie, zaznaczam naraz przyciągnięciem prawego klawisza myszy wszystkie te 5 pól, które trzeba przemnożyć i otwieramy w tym momencie tutaj to pole wpisywania formu i piszemy równa się macierz.iloczyn, otwieramy nawias i co? No właśnie, musimy przemnożyć ze sobą te współczynniki funkcji celu przez całą tą, jak ja to mówię, macierz współczynników z ograniczeń. I wpisujemy po kolei najpierw tutaj te współczynniki zmiennych bazowych, średnik i współczynniki z ograniczeń i wciskamy Ctrl, Shift i wtedy dopiero Enter. Dzięki temu otrzymamy ten zapis z tymi miękkimi, okrągłymi nawiasami, z dzióbkami, żebyśmy tak powiedzieli, nie wiem, jak to poprawnie się nazywa. Tylko jedynym problemem jeszcze po drodze zostaje, jak otrzymać CB transponowane. CB transponowane, to jest dosłownie, zaznaczamy te trzy pierwsze ze sobą dowolne, gdziekolwiek byśmy to nie umieścili, komórki, bo jeżeli wiem, że mam trzy zmienne bazowe, to muszę zaznaczyć trzy dowolne pola i w pozycji tutaj wpisywania formu muszę wpisać zapis, że chcę transponować te trzy kolumny, czy tak, jedną kolumnę, a trzy wiersze i wciskamy znowu Ctrl, Shift, Enter i tutaj, jeżeli ja nawet ręcznie cokolwiek teraz bym dla zasady wpisała, ta liczba tutaj przeze mnie wpisana będzie transponowana i przepisana tutaj. Ale wracając do naszego zadania. Jeżeli teraz policzymy sobie ZJ według tej formuły, która jest tutaj podana, czyli przemnożenia ma w sposób macierzowy CB transponowanych, czyli odwróconych stąd,
pancerzowy odwrócony, co innego, lepiej mówmy transponowanych z macierzą tych naszych współczynników z ograniczeń, to w tym momencie musimy jeszcze policzyć CJ minus ZJ. Zgodnie z takim formułowaniem musimy od CJ, czyli od tych liczb z góry, odjąć w tym momencie wyniki, jakie mamy naszych ZJ. Czyli dosłownie liczę tak, jak to widać, czyli liczę D15 minus D20 i tu wpisujemy wynik. Potem formułę możemy przeciągnąć na pozostałe komórki i taka tablica simplexowa, gdy mamy zadanie na maksimum i tak zdefiniowane są wskaźniki optymalności liczone jako CJ minus ZJ, my w tym momencie wymagamy, żeby wszystkie nasze wskaźniki optymalności były tylko ujemne albo ewentualnie maksymalnie równe 0. A u nas ani jeden, ani ten pierwszy dla pierwszej kolumny, ani dla drugiej kolumny współczynnik optymalności nie spełnia tego ograniczenia, bo te liczby są po prostu dodatnie, co jest dla nas niekorzystne. Tej tablicy pierwszej simplexowej nie możemy uznać za optymalną. Wtedy będziemy musieli wykonać pierwszą iterację, a więc stworzenie kolejnej tablicy simplexowej. Jak to dokonujemy? Spośród tych wskaźników optymalności, które są nieoptymalne, czyli, że tak powiem, nie są w tym przypadku ujemne lub zerowe, czyli spośród 30 i 50, wybieram ten wynik gorszy. A co to jest wynik gorszy? No ten, który jest wyższy, jeszcze gorszy niż po prostu ujemny, bym powiedziała. A więc najgorszym u nas wynikiem jest wynik wskaźnika optymalności dla drugiej kolumny, a więc cała ta kolumna będzie tą z kolumną tak zwaną kluczową. Ona będzie wskazywała zmienną, która wejdzie do nowej bazy. A więc jest to kolumna z drugą zmienną, więc to druga zmienna wejdzie do bazy. A jak pytanie jest, która ze zmiennych wyjdzie z tej bieżącej bazy i jakby w drugiej tablicy simplexowej w niej pozostanie? No właśnie, musimy policzyć sobie tak zwane ilorazy. Ilorazy powstają przez podzielenie tych elementów brzegowych przez elementy kolumny kluczowej. I dosłownie liczę sobie 7 przez 1, liczę sobie 10 przez 2 i 18 przez 2, wychodzi 9. I teraz pytanie, która z tych zmiennych bazowych wyjdzie? No widać, że tutaj ta zaznaczona kolorem różowym. Ale dlaczego? Bo spośród tych ilorazów wybieram ten iloraz, który jest zawsze najniższy, ale tak jak tu jest zaznaczone, spośród dodatnich. Już nawet nie, że równych 0, ale dodatnich. A więc tutaj z tych ilorazów, który jest w tym momencie najmniejszy, to jest iloraz równy 5 i on pochodzi z drugiego wiersza, a więc możemy powiedzieć, że wierszem kluczowym jest wiersz drugi, który dotyczy zmiennej x4 i to ta zmienna wyjdzie z tej tablicy simplexowej i w nowej tablicy simplexowej jej miejsce zastąpi x2. Musimy zawsze pamiętać o tym, że nieważne, czy nasza funkcja celu dąży do maksimum, czy do minimum, ten iloraz jest zawsze wybierany jako najniższy spośród dodatnich. Niezależnie, czy funkcja celu dąży do max, czy do min, u nas zawsze liczy się minimalną wartość, tylko spośród dodatnich. W ten sposób wybieramy kolumnę kluczową, czyli taką, która będzie wybierała nam tą zmienną, która wyjdzie z bieżącej bazy i nie pojawi się w nowej bazie, w nowej tablicy simplexowej. No i teraz tak, możemy powiedzieć, że zmienna druga będzie wprowadzona w miejsce czwartej zmiennej. I teraz na pewno wiemy, że zostanie w drugiej tablicy simplexowej x3, tu zostanie x4 zamienione na x2 i zostanie x3. A więc tutaj nowa baza będzie się składała z wartości x3, potem z wartości x2, która będzie tworzyła tą bazę i zmienna x5. Dlatego tutaj zaznaczam, to są wartości x3 z poprzedniej tablicy, potem x2 jako wartości tej zmiennej, która nowa zostanie wprowadzona do bazy,
a przepisuję te wartości z poprzednich ograniczeń. I x5, bo bez zmian, po prostu te wartości, które były tej zmiennej niezmienionej. Na pewno będziemy musieli zastosować formułę odwracania tej macierzy. Czyli najlepiej by było zaznaczyć 3 na 3. Jeżeli tu była baza o wymiarach 3 na 3, to baza odwrócona też będzie miała wymiary 3 na 3. 3 wiersze, 3 kolumny. I piszemy sobie formułę macierz odwrotną, tak jak tu widzicie. Czyli i wtedy znowu Ctrl, Shift, Ctrl, Enter i będzie to całość przeliczone. Teraz, jeżeli sobie to przesuniemy dalej, widać, że na początek tak, przypisujemy sobie te zmienne, które były tutaj, przyklejamy. Super. Tak ma być. Potem jest trzecia zmienna bazowa, druga i piąta, zgodnie z tym, co przed chwilą mówiłam. Pierwszym z obliczeń macierzowych, jakie musimy dokonać, jest to przemnożenie tej macierzy odwrotnej razy macierz tutaj tych współczynników jakby podstawowych poza bazą, czyli poza zaznaczonymi ostatnimi trzema kolumnami. I robimy to w ten sposób, że zaznaczamy, tak jak tutaj mieliśmy te liczby, trzy wiersze na dwie kolumny, tak tutaj te pole wpisujemy formułę macierz, iloczyn, czego w odpowiedniej kolejności odwrotna wartość nowej bazy razy to, co było w ograniczeniach na początku, w poprzedniej tablicy simplexowej. A u nas pozostałe trzy kolumny, które tworzą jakby bazę, to jest po prostu przepisana, dosłownie można to jako zrobić skopiuj, tak, kopiujemy, Ctrl-C i w tym miejscu zrobimy opcję wklej i na przykład łącza. Wówczas otrzymujemy środek takiej tablicy. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli dopisana była zmienna x2, a ona posiada współczynnik funkcji celu 50, to tu trzeba tą 50 ręcznie wpisać. Ewentualnie, no nie wiem, innym sposobem, ale chyba ręcznie przepisać 50. Zostaje nam znowu przeliczenie, jak liczyć ZJ. Na początek byłoby dobrze znowu zaznaczyć trzy pola i wpisać formułę, że mamy transponować te współczynniki zmiennych bazowych tutaj w to miejsce, bo ZJ zaznaczamy wszystkie nasze 5 pól, które potrzebujemy uzupełnić i sprawdzamy, jaka była zastosowana formuła. Ona polega na przemnożeniu w sposób macierzowy tych CB transponowanych przez całe nasze ograniczenia 3 na 5, jakie były po lewej stronie w naszych ograniczeniach w bieżącej tablicy simplexowej. Po wciśnięciu Ctrl-Shift-Enter otrzymujemy następujące wyniki. Żeby dowiedzieć się, czy bieżąca tu akurat druga tablica simplexowa jest optymalna, czy też nie, musimy policzyć wskaźniki optymalności. Pamiętając o tym, że nasz program wymagał tego, aby funkcja celu była jak najwyższa, to my w tym momencie potrzebujemy, żeby wskaźniki optymalności liczone C jako CJ minus ZJ przyjmowały wartości wyłącznie zerowe lub ujemne. A więc w tym momencie liczymy CJ minus ZJ, a więc od tych liczb odejmujemy nasze wskaźniki ZJ, jakie tutaj mamy. A więc 30 minus 125 wynik, 50 minus 50 wynik i tak dalej. Generalnie musimy tutaj już zauważyć, że każdy z naszych obliczonych wskaźników optymalności jest ujemny lub zerowy. A więc nie będzie kolejnej tablicy simplexowej, bo ta druga już tablica simplexowa, już druga, wskazuje na optymalne wyniki tych wskaźników, czyli inaczej wskaźniki optymalności są po prostu odpowiednie, spełniają nasz wymóg ujemności lub wyniku równego 0 i ta druga tablica simplexowa pokaże nam rozwiązanie. Oczywiście tutaj jeszcze zostaje nam do uzupełnienia, jakie są wartości tych rozwiązań brzegowych. Jest to przemnożenie macierzy odwrotnej przez to, co było tutaj w poprzedniej tablicy simplexowej rozwiązaniem brzegowym. Wszystko musimy zrobić w sposób macierzowy, ale więc zaznaczyć te trzy komórki i wpisać odpowiednią formułkę, a na końcu wcisnąć Ctrl-Shift-Enter.
Enter. Otrzymamy te trzy wyniki i pytanie, co to jest te 250? 250 jest to, dosłownie możemy powiedzieć, że to jest suma iloczynów między wskaźnikami tutaj brzegowymi, tych współczynników brzegowych, razy rozwiązania brzegowe. Można to liczyć jako suma iloczynów, ewentualnie jako przemnożenie tych transponowanych wskaźników przez to. Dokładnie, czy to macierzowo, czy jako suma iloczynów, wynik wyjdzie nam 250. I teraz pytanie, jeżeli to jest ostatnia tablica simplexowa, to pytanie, ile wynosi x1, 2, 3, aż do 5? Ja muszę Wam powiedzieć, że rozwiązanie na pewno jest zawarte tutaj. Czyli wiemy, że zmienne bazowe odpowiednio wynoszą. Czyli trzecia zmienna wynosi 2, druga zmienna wynosi 5, piąta zmienna wynosi 8. A co z pozostałą zmienną x1 i zmienną x5. Zasada jest prosta. Jeżeli te zmienne nie weszły do bazy tej tablicy simplexowej, to oznacza, że one są z góry zdefiniowane jako zerowe. Dlatego tu poniżej pisze x1 jest 0, x4 jest 5. Pozostałe wartości tych zmiennych są tutaj zaznaczone kolorem żółtym i wynikają po prostu z tej tablicy ostatniej simplexa, tej tablicy optymalnej. A wartość funkcji celu jest wyczytana, o tutaj ja bym powiedziała znowu moim różowym, jako przemnożenie czy w sposób macierzowy, czy suma iloczynów współczynników tutaj zmiennych bazowych przez rozwiązania brzegowe w tej drugiej tablicy simplexowej. Ja kończę omawianie tego zadania. Jeżeli oczywiście tutaj byście chcieli mówić, dobra, a jak to dalej z tym zadaniem po obliczaniu, no na pewno musicie dać interpretację, że nie możemy na przykład produkować, nie opłaca się produkować pierwszego asortymentu, a drugiego asortymentu opłaca się produkować 5 jednostek czy 5 tysięcy jednostek, aby zysk czy przychód, zależy co my tam nie badamy, był najwyższy na poziomie 250 jednostek pieniężnych, a nasze ograniczenia zostały spełnione. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować w sprawie swoich zadań, możecie wejść na stronę internetową zadaniaprojekty.pl. Tam jest formularz kontaktowy. Możecie też pisać od razu na adres mailowy zadaniaprojekty@wp.pl, tak jak tutaj pokazuję. zadania-projekty@wp.pl. Tam załączajcie swoje zadania, a gdy będę miała możliwość, na pewno się z Wami skontaktuję. Ja Was zapraszam do subskrybowania kanału, komentowania filmów, jeżeli macie taką wyraźną potrzebę, a gdy będę mogła, to na pewno się odniosę do tych komentarzy. Przeglądajcie playlisty i korzystajcie z wszystkich materiałów, które udostępniłam. Są za darmo i jak najbardziej mam nadzieję, że są przydatne. Pozdrawiam i zapraszam do nauki.